Siema, siema, witam Was w kolejnym vlogmasie. I dzisiaj taki troszkę nietypowy, siedzę w innym miejscu, ponieważ siedzę u taty w pokoju, dlatego że chciałam mieć miejsce, gdzie mam biurko pod oknem, żeby było światło i żebym mogła jednocześnie siedzieć przy biurku. No i u mnie w pokoju niestety nie mogłam przedstawić tego biurka, chociaż próbowałam, ale nie miałam tam na tyle miejsca. Więc dziś sobie usiadłam u taty, włączyłam lampeczki. Oczywiście moja cudowna czapeczka jest, czekajcie, muszę zobaczyć. Właśnie, bo dzisiaj nagrywam trochę inaczej, dzisiaj nagrywam bez podglądu, więc muszę sobie lusterko tam troszeczkę czasem tak stawiać, patrzeć, czy wszystko się dobrze nagrywa. Ale dzisiaj film właśnie taki nietypowy. Pierwszy w ogóle taki w Stanach, tutaj jak jestem, nagrywam. Makijażowy. Będziemy testować sobie kosmetyki z takiego sklepu. Są tutaj takie sklepy jak 99 centów. Nie wiem, czy on się jakoś tam inaczej jeszcze nazywa, ale jest na pewno 99 centów. Jest też Dollar Tree. I chodzi o to, że po prostu tam są rzeczy za dolara albo za 99 centów. Bo po co kupować za dolara, jak może za 99 centów? I właśnie tam byłyśmy w tym sklepie z żurową. Dobra, czasem to jest scam i nie wszystko jest za rzeczywiście tego dolara, ale większość rzeczy jest. I ja właśnie takie rzeczy wybierałam do makijażu. Mam to w reklamówce, nieładnie, nieładnie. Sobie tutaj wszystko wysypię i będziemy testować. Będziemy robić makijaż tych kosmetyków. Najpierw Wam je pokażę. Tutaj mam też oczywiście całe swoje pudełko z pędzlami, z kosmetykami, więc będziemy dobierać to, czego brakuje, z tych kosmetyków, których po prostu tutaj nie ma, bo chciałam kupić jak najwięcej, żeby zrobić jak najbardziej pełny makijaż tymi właśnie rzeczami, ale niestety tam no nie było, w sensie może okej, może było, na przykład był jeszcze eyeliner, ale ja na co dzień nie używam, więc nie potrafiłabym go dobrze stestować Wam tutaj. O dziwo, czasem w takich sklepach można znaleźć naprawdę za dolara jakieś marki typu L'Oreal albo NYX, bo u nich to chyba jednak są troszeczkę na niższej półce niż w Polsce. Nie wiem, tak mi się wydaje jakoś z obserwacji. Właśnie sobie te gumy kupiłam, one są fajne, są niebieskie i smakują jak płyn do pukania zębów. Pokażę Wam, jakie kosmetyki wybrałam. Tam było akurat właśnie na przykład było dużo rozświetlaczy. Wzięłam jeden z nich. Było wiele bronzerów. Wzięłam jeden z nich, ale na przykład nie było pudru. I wiecie, no takich innych rzeczy. Więc tak, co my tutaj mamy? Zaczynając od początku makijażu, mamy korektor. Ja ogólnie używam raczej samego korektora na co dzień, więc na co dzień ja się w ogóle nie maluję ostatnio, ale jak już to sam korektor. I wzięłam najjaśniejszy kolor, tutaj wiadomo, że są inaczej te odcienie, no bo jest wiele osób po prostu z ciemniejszą karnacją w Stanach, więc oni mają inną totalnie paletę kolorów. Wzięłam taki i tutaj czy te wszystkie, te kosmetyki nie są wszystkie z tej samej firmy. Z tej samej firmy mamy a pomyliło mi się, jednak było mało bronzerów, a puder był, więc jednak puder mam. Właśnie z korektor i puder mamy z tej samej firmy i te wszystkie kosmetyki brałam za dolara. Były tam jeszcze jakieś opcje, wiecie, po 3 dolary czy za 7 kosmetyk, ale nie, chciałam specjalnie wziąć jakie najtańsze, żeby zobaczyć, czy coś tutaj się może sprawdzić. To jest taki trochę sklep jak u nas Pepco, pokazywałam Wam zresztą, jak albo Action. No ale zobaczymy, czy te kosmetyki rzeczywiście będą spoko, bo jeżeli tak, no to za dolara naprawdę się opłaca. Więc tak, mamy tutaj korektor i puder. Niestety ten puder jest niestety ciemny, spójrzcie na ten. Ale ma w ogóle jeszcze jakiś tutaj puszek, czekajcie, odpakujemy. Tym to pudru nie będę nakładała. Bardzo płaski. Właśnie się czasem wydaje, że te rzeczy, o, w tym sklepie się opłaca kupować, bo są tylko za dolara, ale są małe paczki, na przykład taka paczka gum za dolara, to jest mało kosztuje. Ale w Walmartie jest taka paczka, tylko jest jeszcze jeden rządek na przykład z tyłu, więc wiecie, no to tak, to jest takie wrażenie tylko oni robią. W ogóle jakby ten korektor mi przypasował, to fajnie, bo mi się kończą moje dwa korektory, które tutaj mam, ale nie łudzę się, bo to jednak, wiecie, ciężko jest znaleźć w takim sklepie, wydaje mi się, coś takiego, co rzeczywiście będziemy dzisiaj długo używać. No też dosyć małe opakowanie, ale nawet okej. Jeszcze póki pamiętam, zanim będziemy robić ten make-up, to sobie ja troszeczkę dowierzę mordę, bo powiem Wam, że sucho jest. Tutaj otworzę. No to Twoje są takie mocne. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest tusz do rzęs i on już jest z innej firmy. No i były chyba tam z 2 czy 3 do wyboru i wybrałam, że niby Long Lasting Curl. Ja ogólnie, słuchajcie, dzisiaj ten make-up sobie muszę zrobić w miarę znośny, bo później będę jeszcze nagrywała film w nim, taki bardziej poważny, że tak powiem. Więc zobaczymy, jestem ciekawa szczoteczki w środku. Co?
aż tak wygiętej szczoteczki to ja dawno nie widziałam. Żulowa powiedziała, że jak chcesz w takim Chińczyku, no coś czymś takim, kupiła ostatnio właśnie maskarę, to prawie w ogóle nie było jej w środku. Czy to jest taka maskara, która ma takie jakby włoski? Ona ma te takie, wiecie, włoski, co mają nam niby zagęścić. Ej, to akurat u nas w Polsce za dużo kasy by się kupiło. Kolejna rzecz, którą mamy, to highlighter, rozświetlacz. I on akurat wydaje się ładny, bo były też srebrne, były takie bardziej różowe, a ja wziąłam gold, ale on nie jest taki chamski, wiecie, złoty. Tylko jest taki właśnie fajny, delikatny. Jeżeli on byłby git, to naprawdę będzie fajnie. I też wiecie, wiadomo, ja Wam zawsze mówię przy testach kosmetyków, że ja nie jestem jakaś dobra w makijażu, w sensie wydaje mi się, że jestem mocno przeciętna, więc jeżeli ja testuję jakieś kosmetyki, no to nie jest tak, że tak jak Jeffree Star by przetestował nawet największe gówno i by zrobił z tego piękny makijaż, no to tutaj jest tak, że po prostu ja się tak przeciętnie maluję, więc wydaje mi się, że to dla większości osób jest też spoko wskazówka. Zrobimy sobie swatcha. Nie wiem, może jakby się go zaaplikowało z wodą, to byłoby lepsze, ale no, lepiej wygląda w opakowaniu, zdecydowanie lepiej. Okej, ale damy mu szansę. Rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to jest żel do brwi, bo jest fajny i jest przezroczysty. Ja ogólnie raczej nie maluję brwi na kolor, bo po prostu, no nie lubię tego. Więc przezroczystych żeli używam. No i zobaczymy, bo na przykład z Action żel do brwi jest super, taki właśnie taniutki. Gęsty jest, już widzę, że jest bardzo gęsty i będzie się go ciężko aplikowało. Widzę to po opakowaniu, że się dzieje z nim coś takiego, że jakbyś tak pieni. I ostatnia rzecz to błyszczyk. Błyszczyków było akurat bardzo dużo, rzeczy do ust było dużo. Ja raczej nie używam żadnych takich kolorowych, jak już to delikatne kolory, pomadek i tak dalej, ale błyszczyki lubię bardzo. On, jeżeli serio będzie dawał efekt takich fajnych, mokrych ust, jak to jest na opakowaniu, to super. Ten z Sinseya daje taki, widzicie, o dziwo. Ja lubię testować rzeczy z takich tanich sklepów, takie tanie kosmetyki, bo to z góry często się zakłada, że nie, to będzie jakaś porażka. A czasem się znajdzie taką perełkę, gdzie później, wiecie, nikt tego nie ma, w to macie akurat i to jest takie, że tak jak się w lupie znajdzie jakąś perełkę, nie? No, to jest takie podobne uczucie. Dosyć przezroczysty, ale ma taki odcień różowo-fioletowy. O wow, ale uwielbiam, jak się tak robi w takich błyszczykach. To jest tak satysfakcjonujące. Pachnie miętą, aha, bo on ma nam tak optycznie też troszeczkę powiększyć usta, więc to dlatego, żeby tak troszeczkę szczypało jak karmeksy. Okej, serio, mam nadzieję, że wszystko widać. To moje lusterko biedne, ono jest moim głównym lusterkiem do makijażu, a już się całe rozwaliło. Ja je kiedyś kupiłam w Sopocie, jest dla mnie po prostu, słuchajcie, legendą. Mam do niego sentyment i teraz jest tak ciężko mi tutaj z nim będzie pracować, no ale damy radę. Mam nadzieję, że damy radę. Mam suche usta, czekajcie. Okej. Lecimy w takim razie z korektorem. No, jestem ciekawa. Kolor, o, ja jakoś widzę, że tutaj jest jasny, a jak już się otworzy, to jest jakiś taki dziwnie ciemny. Ten kolor jest żałosny, już to widzę. On jest, okropny jest ten kolor. Taki typowy, tani korektor, który ma jakieś żałosne kolory. O dziwo, używam Beauty Blendera. Raczej nie używam, ale przez to, że mam tego, to używam. On jest serio mega. Korektor. Nie ma jakiegoś dobrego krycia, no ale czekajcie, ja w sumie nie lubię ciężkich korektorów, więc spokojnie, dajmy mu szansę. A właśnie, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zapomniałam o niej powiedzieć na początku, że ten film jest vlogmasowy, ale jest inny, przez to tutaj nie otwieram kalendarzy adwentowych, ale jutro otworzymy sobie po prostu za 2 dni i to w sumie będzie mega jarające, bo będziemy więcej rzeczy otwierać. I będziemy otwierać każdy kalendarz, a nie tak, że robimy, że jakieś otwieramy co 2 dni, więc akurat mega spoko. A czapeczka troszeczkę przeszkadzają, ale nie zdejmę jej na pewno, słuchajcie, bo to no, jest master teraz vlogmasów, bo jest fajna i świeci. W ogóle mam takie okropne brwi, niewyregulowane totalnie. Nie robiłam tego chyba od kilku tygodni. Nie wiem, nie chciało mi się zebrać, więc no, no mogłam coś zrobić tego odcinka, ale trudno, słuchajcie, no sami swoi, ta, więc wiadomo. Słyszę, że coś o mnie gadają. To jest taki standard. Słyszę swoje imię i tak. Wiecie co? Nie jest najgorszy ten korektor. W sensie wiadomo, że on jest dosyć słabo kryje, ale jak na taki makijaż, taki o, żeby sobie wyjść. I w sumie tak znegowałam ten kolor, a on chyba nie jest taki zły.
Patrzcie lepiej, ile ja tego muszę gadać, ja mam pryszczy, no. Żałosne, żałosne jak na to patrzę, naprawdę. Zawsze mam coś, jakiś czerwony nos. To jest po moim tacie, on też ma taką przypadłość. Dużej różnicy nie ma przed i po, więc muszę nałożyć drugą warstwę, żeby tutaj cokolwiek można było jeszcze stwierdzić. Ale ten na przykład korektor z Lovely, zaraz wam pokażę który, ten też nie kryje jakoś super. Natomiast ten z Affinitona, w sensie Maybelline Affiniton, jest naprawdę spoko, więc to wiecie, no wszystko zależy. Zrobimy sobie jeszcze lifting. No to jest takie, będę używała, jak już mam, to sens tam czasem będę używała, ale na pewno nie jako jakiś taki, nie wiadomo jaki make-up, bo ten efekt nie jest super. Okej, teraz lecimy z pudrem. Ten puder, troszkę się go boję, bo jest dosyć ciemny i boję się, że zrobi słaby efekt. Pędzlem go nałożymy normalnie. Właśnie po pudrze nigdy nie mogę stwierdzić, czy on rzeczywiście robi słaby efekt, czy nie. W sumie, czekajcie, nałożę sobie tylko na lewą stronę, żeby można było zobaczyć różnicę, o ile jakąkolwiek w ogóle będzie zauważalna. Zmatowić, zmatowił. Pewnie nie na długo. Tutaj w sumie nie mogę za dużo się wypowiedzieć, bo puder też warto potestować dłużej. Ja akurat nie lubię mieć pełnego matu, więc... Mi nawet jak jakoś mega nie zmatowi, to nie, nie będę rozpaczała, ale chodzi bardziej o utrwalenie i tak dalej, wiadomo. Teraz bronzer, którego tutaj nie mamy. W ogóle chciałam sobie kupić korektor jakiś w takim ciemnym odcieniu, żeby sobie go używać jako konturowanie na mokro, bronzer, ale jakoś się do tego nie zebrałam. Zużyję sobie mojego z Lovely. Ja sobie czasem też bronzerem tutaj przejeżdżam. Ogólnie nie robię dzisiaj żadnych cieni i bardzo rzadko je robię. Ale bronzerem akurat czasem sobie tak robię, nie wiem, dużo to nie daje, ale tak robię. Użyję sobie z Make Up Revolution, który... Opakowania z Make Up Revolution mi się prawie wszystkie rozwaliły, to jest niestety słabe, ale ogólnie lubię te kosmetyki. Teraz nałóżmy ten nasz rozświetlacz nowy i zobaczymy, bo kurczę, on naprawdę wygląda tak ładnie w opakowaniu, porównywalnie do tego z Lovely złotego. Aha, boję się, że niestety lipa będzie. Nałożę go sobie takim małym pędzelkiem, żeby tutaj dokładnie wszystko widzieć. Zresztą ja nim zazwyczaj nakładam rozświetlacz. Okej, zacznijmy sobie od błąd. Trochę wygląda tak, jakby nam się zciastkował, nie wiem, podkład, cokolwiek, co tam mamy pod spodem. Takie wydaje mi się, że robi wizualny efekt. Nie lubię bardzo jakiś taki nierozblendowany rozświetlacz. W sumie spodziewałam się gorzej po tym swatchu, co robiłam na początku. O, tu jeszcze nad usta. No, te inne dają trochę lepszy efekt, ale mocno, jakby zazwyczaj rozświetlacze złote jednak nie nadają tego, czy wiadomo, że się mienią na złoto, ale nie robią takiej złotego koloru, no nie odpowiedzieć, jakbyśmy przejechali czymś złotym plus drobinkami, a nie samymi złotymi drobinkami. A ten tak robi, więc średnio. Dobra, teraz robimy sobie brwi. Jestem bardzo ciekawa tego żelu. Tak, ja sobie znajdę jeszcze jakąś moją szczoteczkę do brwi i je po prostu wyczeszę, tak żeby były wyczesane. Ja zostawiam zbawioną świeczkę. Bo słyszałam, jak mama mówi, tacie zostawiła na łóżku świeczkę zapaloną. Zgaszałam tą świeczkę. Nie, ona się musiała chyba po chwili sama odpalić, jak nie zauważyłam, że coś tak niedługo nie zgasiłam. Dobra, czekam. Jak wyjdę, to wiadomo, co będzie. Ale dobra. Mamy tutaj ten żel do brwi. Pachnie mocno chemicznie, dziwnie. Nie spotkałam się z takim zapachem żelu do brwi. O, już widzę, że ciężko się go nakłada, w sensie praktycznie nic nie mamy na tej szczoteczce. Wow, ale wyleciało. I żeby te brwi tak jakby te pod spodem to objęło, to ciężko. A już widzę, że długo aplikacja sama będzie zajmowała. Te brwi tak niewyregulowane, to jest jakaś masakra. Z tej czapki mi nitki tutaj się przyczepiają.
Zobaczcie, jak się zrobił biały wręcz. Właśnie, zobaczymy, czy nie będzie bielił. Dlatego też zrobiłam specjalnie na początek go, żeby później dać tusz, żeby jeszcze dać mu czas na to, żeby w razie czego, jak miałby się zrobić biały, to żeby się zrobił. Na przykład, bym chciała postawić brwi. Dajmy na to, jakbym chciała je postawić. To on sobie totalnie nie radzi. A wiele innych, na przykład z Revolution, jak miałam, albo chociażby to mydełko z Lash Brow, to one sobie radzą. A ten, patrzcie, próbuję postawić brwi, a ja nie mam jakichś bardzo takich, które nie współpracują. I one opadają. Nie chcę ich teraz stawiać akurat, ale tak wam pokazuję, no nie? Żebyście widzieli, że no nie jest to dobry kosmetyk zdecydowanie. Do takiego przesczesania tam może, ale ogólnie to nie za bardzo. Czuję, że te brwi mi się zaraz rozwalą całe i tak pewnie będzie. I ostatnia rzecz, którą testujemy, to jest tusz do rzęs. Jestem bardzo ciekawa tego tuszu, zwłaszcza, że on ma te takie pojedyncze jeszcze tam włoski. I ta dziwna szczoteczka taka wykręcona. No przecież co to w ogóle jest? Ja nie wiem, może to jest jakiś błąd fabryczny, ona jest jakaś dziwnie zgięta. Nie widziałam tak zgiętej szczoteczki, jak już to ona szła tak dosyć regularnie, a nie tak, że nagle się zgina i... Dobra, ale spróbujmy te rzęsy pomalować. Jeszcze tak dużo się zbiera na tej końcówce, że sobie... Znaczy wiadomo, świeży tusz to też nie jest dobry tusz, tak, do malowania rzęs, ale spokojnie, ja to postaram się obiektywnie ocenić. Nie widzę tych takich małych, tych włosków, co tutaj są. Czy wiecie, w tuszu do rzęsy też pierwszy efekt to nie jest wszystko, bo jeszcze jest kwestia tego, ile, w sensie jak się trzyma, czy się nie odsypuje, czy się nie rozmazuje, czy się nie odznacza. Bo mi się zazwyczaj tutaj pod brwiami odznaczają tusze, albo właśnie tak pod okiem. Jednak trochę skleja, ale to może być przez to, że jest nowy i brudzi bardzo. Ja umiem pomalować tak rzęsy tuszem, żeby się nie pobrudzić w ogóle. Rzadko mi się to ostatnio zdarza. A ten to przez te takie włoski odstające to wszędzie brudzi. Dobra, drugie oko. Jeszcze nie mówię, że to koniec. Spróbujemy jeszcze już później drugą warstwę. Ale to jest jak na razie maks, który mogę osiągnąć pierwszą warstwą, więc to nie jest jakiś fajny efekt. Tusze Eveline robią o wiele lepszy. W sensie, wiadomo, Maybelline według mnie jeszcze lepszy, ale z tych takich tańszych wam mówię. W ogóle on ma jakiś taki też mocny zapach i trochę powiem wam, że mnie szczypie oko. Naprawdę. W sumie boję się tego nakładać na rzęsy. Jak sobie teraz zadam sprawę, ile to kosztuje i w ogóle... Nie wiem. A ja się staram dbać o rzęsy, więc jeżeli sobie przez to zepsuję, to nie wiem. Ta szczoteczka jest fajnie wyprofilowana do malowania dołu. Bo tak idealnie jest zgięta, że można... Ale jestem w szoku, jak się pobrudziłam tym tuszem, naprawdę. Dobra, ten tusz nie jest zły, no. Spoko, ale wygląda, wiecie jak? Jak taki tusz z Maybelline, Lash Sensational, który już się kończy po prostu. A on jest nowiutki. Tak jakby tam nie było właśnie go za dużo i by trzeba było tak, wiecie, ostatkami przejrzeć po tych rzęsach. Wydaje mi się, że to tak, tak mogło wyglądać. A nie, to nie jest ostatnia rzecz, sorry, zapomniałam przecież jeszcze o błyszczyku. Więc teraz jaram się tym, jestem mega ciekawa, jak ten błyszczyk się sprawdzi. Zaraz jak mi się tutaj wyschnie, to sobie oczyszczę te oczy, spoko, spoko. Żel to jest tragedia. Wszystko mogę z tymi brwiami zrobić, w ogóle nie, ten żel to jest do wywalenia, szczerze powiem. Usta. Czekajcie, wytrę sobie tą nawilżającą. Żeby tak dokładnie poczuć, jak to działa. No, miętowe. Ciekawe, czy rzeczywiście powiększy optycznie usta. Chociaż czuć takie bardziej ciepełko. To nie jest jakieś takie szczypanie, jak na razie. Kurde, myślałam, że będzie taki bardziej efekt właśnie mokrych ust. Jak na razie jest błyszczyk, ale wiecie, że on nie klei się. To jest plus, że się błyszczyk nie klei. Włosy wiadomo, żeby się przykleiły. Ale nie tak jak do takiego, który się klei. Totalnie. No to jest akurat duży plus. Że bardziej, ale przez to on nie jest twardy, on jest jak woda. On cały, wchłaniają mi usta to, mam wrażenie. Jest takie... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Zobaczcie, ile ja tego już nałożyłam. I widać, że jest. To jest pierwszy błyszczyk, który się nie klei, naprawdę. I to jest plus, ale przez to ten efekt jest gorszy. Wizualny, więc...
Myślę, że coś za coś. I nie daję żadnego koloru, chociaż no taki chciałam, bo tam były też jakieś jeszcze z kolorem, ale wybrałam specjalnie taki, żeby właśnie bardziej zobaczyć to jego działanie. I dobra, szybki update po nagraniu tego odcinka, jednak szczypią trochę usta. Nie tak, że nie do zniesienia, ale szczypią. Więc ogólnie ten make-up, poczekajcie, muszę sobie to wyczyścić. Oceniam na słaby. Oceniam naprawdę słaby, kurde. Myślałam, że będzie lepiej. Ale na pewno będę używała błyszczyków, bo błyszczyki to ja tam zawsze używam byle jakie, tam to jest każdy wygląda podobnie. Tuszu czasem będę używała, jak nie będę potrzebowała jakiegoś fajnego efektu. Korektora tak samo. Żel do brwi na pewno nie będę używała. Rozświetlacz może, puder, tak będę zdesperowana, chociaż teraz nie mam fajnego pudru, więc może będę, rzeczywiście. No i to tyle, więc jeszcze mamy, bo to był właśnie ten 99 centów, jeszcze mamy dolar, czyli więc stamtąd też mogę jakieś kosmetyki pokupować, żeby właśnie przetestować, więc jeżeli chcecie, dawajcie znać. Też właśnie za dolara, żeby to był taki makijaż za naprawdę, no każdy kosmetyk za dolara. No mimo to, że makijaż jest żałosny, to mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!